wiem, skąd ta siła jest. Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto. Weźmiemy tylko dokumenty od twojej mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polski Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji w podziałach i na stronie internetowej Credit Union. Do Polski planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Newcomers to Canada face many questions. Where can you get free language classes? Have your foreign credentials assessed and recognized? Get support for adjusting to life in Canada. We can help. You can find answers and more by visiting us online at cic.gc.ca/new. A message from the Government of Canada. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje nowy serwis finansowy. Błyskawiczne przesyłki pieniędzy do Polski i innych krajów świata za pośrednictwem firmy Western Union. Pieniądze wysyłane w oddziale Credit Union można odebrać tego samego dnia, a nawet już w kilka minut po wysłaniu w wybranym punkcie agencyjnym Western Union w Polsce. Wypłata w dolarach lub złotówkach na życzenie klienta. Zapraszamy do Polskiej Credit Union. Informacje w oddziałach lub w call center. Chcąc wprowadzić Państwa w temat następnej części programu, zapraszam do obejrzenia krótkiej wiadomości nadanej niedawno przez telewizję Trwam po kolejnym krwawym zamachu w Kabulu. W wyniku ataku na hotel, gdzie zamieszkiwali obcokrajowcy, zginęło kilkanaście, a rannych zostało kilkadziesiąt osób. Ofensywa sił NATO na bastiony talibów na południu i wschodzie kraju sprawiła, że coraz częściej pojawiają się oni w regionach uznawanych dotychczas za bezpieczne. Bezpieczeństwo w kraju od 9 lat próbują zapewnić międzynarodowe siły wsparcia ISAF. Jest to struktura militarna istniejąca w ramach NATO. Siły ISAF w Afganistanie liczą około 85 tysięcy żołnierzy z 43 krajów, w tym około 2 tysięcy polskich wojskowych. Niemiecki Bundestag zaakceptował znaczną większością głosów przedłużenie udziału niemieckich żołnierzy w misji NATO o kolejny rok. Niemcy zwiększą też kontyngent w Afganistanie o 850 osób. W sumie będzie tam stacjonowało 5350 niemieckich żołnierzy. Do wspomnianej informacji dopowiedzmy, że w Afganistanie, o czym Państwo doskonale wiedzą, swój kontyngent wojskowy ma także Kanada. 2,5 tysiąca żołnierzy patroluje najbardziej niebezpieczny obszar, okolice Kandaharu. Niestety, w wyniku tej misji stabilizacyjnej, w rzeczywistości będącej działaniami wojennymi, coraz więcej rodzin w Kanadzie okrywa żałoba. Rodzice tracą synów, żony mężów, a dzieci ojców. Rok temu z tej specyficznej wojny, po 7 miesiącach służby, szczęśliwie powrócił do domu, do Toronto, korporał Jan Jaśkiewicz. Z Jankiem, który wiedziony ideą niesienia pomocy, już zgłosił się do ponownego wyjazdu do Afganistanu, rozmawia Edward Zyman. Zdjęcia oraz materiały wideo, z których kilka można nazwać unikalnymi, są autorstwa Jana Jaśkiewicza i jego kolegów z pierwszej kompanii 48. Highlanders Regiment of Canada. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj w studiu gościa wyjątkowego. Pan Jan Jaśkiewicz jest wyjątkowym gościem, ponieważ może nam opowiedzieć z autopsji o czymś, co jest dla przeciętnego śmiertelnika absolutną tajemnicą. O wojnie w Afganistanie. Jesteś członkiem kanadyjskiej misji wojskowej.
Spędziłeś tam wiele miesięcy. Powiedz mi, powiedz nam, jakie są główne motywy w przypadku takiego młodego człowieka? Przecież to jest szalenie niebezpieczna wyprawa. Co zadecydowało o tym, że zdecydowałeś się wziąć udział w tej misji? No, dla mnie to było bardzo ważne to zrobić po prostu przez to, że nikt inny im nie pomaga. To są ludzie bezradni, którzy byli pod atakiem ciągle od czasów Rosjanów, od ich własnych bitew i po prostu nie było końca tego, oni się... Znaczy, jeżeli nikt z zewnątrz im nie pomoże, to oni sami sobie nie pomogą. Nie, nie jest to fakt, że wszyscy się biją, są to po prostu ci ludzie, którzy mają możliwości się potuc, to się tłuką. I oczywiście cywili to za to płacą życiem. Powiedziałeś, że Afgańczycy sobie sami nie pomogą, jeśli nie pomoże im ktoś z zewnątrz. Ty wierzysz w skuteczność tej misji i dlatego sam się zdecydowałeś dobrowolnie zgłosić do niej, prawda? Bo przecież to nie był rozkaz. Nie, to nie był rozkaz. Ja od dłuższego czasu, prawie od początku kariery mojej, próbuję dojechać do Afganistanu. Wreszcie dostałem szansę w tym, co, 2007 powiedzieli mi, że no, nie, jedziesz. Ale jako rezerwista, nie jako członek regularnej armii. Jako rezerwista, po prostu taki taki dodatek, ekstra żołnierz. Ale żeby znakomicie przygotowany oczywiście. Takie same przygotowanie jak regularna armia, bo my po prostu jesteśmy częścią ich organizacji. Po prostu wchodzimy no 6, 9, nawet rok przed operacją i po prostu jesteśmy częścią armii regularnej. Robimy wszystko z nimi każdego dnia. Janku, masz 23 lata, jesteś młodym człowiekiem. Z armią jesteś związany od kilku lat, chyba od 5 lat, prawda? Czyli świadczy to o tym, że bardzo konsekwentnie przemyślałeś swoją przyszłą karierę i wiążesz ją po prostu z armią kanadyjską. No tak, jestem już 5 lat. W 2004 roku wreszcie, no dla mnie wreszcie, to zabrało to długi czas, ale poszedłem, podpisałem się do armii. Tak, bardzo się widzę jako żołnierz zawodowy. Ewentualnie chciałbym pojechać, być część regularnej armii i robić to po prostu jako karierę do końca życia. Ale powiedz mi, czy po powrocie z Afganistanu, bo zamierzasz jeszcze raz wyjechać z misją, myślisz o regularnych studiach na Akademii Wojskowej? Tak. Chciałbym się zapisać do takiej nazwanej Royal Military College w Kingstonie, zostać oficerem, ale takim, który naprawdę rozumie wojnę, bo nawet z tego, co ja widziałem na moim poziomie, na ziemi, w Afganistanie, jest to tak skomplikowane, nie jest to po prostu, tu są, to jest druga wojna światowa, tu są Niemcy, tu są Amerykańczycy i op, się biją, tylko jest to w tym samym czasie musisz dbać o ludność i musisz
dbać o własnych żołnierzów i jakoś tam... To jest bardzo wszystko, skomplikowane. Jest to okropnie skomplikowane, bo może w tej samej misji zabić Talibana, ale komuś rozwalić dom i zabić rodzinę, jest to kompletna strata. Jest lepiej, żeby go nie zabić, żeby nie zabić ludności, żeby oni, bo jest to walka o ludzi, nie jest to walka o teren. Czyli nie tylko tutaj w grę wchodzi przygotowanie teoretycznie, technika, ale także ogromny obszar psychologii. No tak, bo w tym samym czasie musisz dbać o ludzi i musisz na każdy z nich patrzeć tak, jakby on by chciał cię zabić. Jest to stres i jest to nieprzyjemne. Bo właściwie to wy uczestniczycie w klasycznej wojnie domowej, partyzanckiej. No tak, każdego dnia no może nic się nie stać, ale dokładnie w tym samym czasie w jakimkolwiek, no cokolwiek może stać, rakieta ci może wlecieć nawet na bazie i wybuchnąć ci w pokoju, albo może ktoś po prostu podejdzie do patroli, będzie uśmiechnięty i to wszystko bardzo przyjemny i się wybuchnie. Jest to coś, co dziennie musisz świadomo o tym myśleć cały czas i być gotowy na reakcję, bo jest to dosłownie ułamka sekundy z różnicą między życiem i śmiercią. No, dzwonienie do domu, no, straciłem nogę. I no, parę kolegów. Czyli co, Janku, można się do tego przyzwyczaić? Można się z tym oswoić? I ten stres nie przeszkadza codziennie? Pozwala spać? No, pozwala większość czasu, ale czasami jest to... się myśli o tym za bardzo i się... Tak nawet trochę zaczyna panikować, ale... To, co musisz zrobić po prostu jako żołnierz, to jest przyzwyczaić się do faktu, że możesz umrzeć, twój kolega może umrzeć, możesz stracić nogi i musisz kogoś zabić. Czy ty od czasu do czasu, przepraszam, że cię o to pytam, bo to taka bardzo osobista, prywatna sprawa, myślisz o tym, jak odbierają twój pobyt tam w Afganistanie twoi rodzice? Przecież oni się martwią szalenie. Martwią się bardzo. No, próbują mi pomóc tyle, ile mogą. I no, psychicznie? Są bardzo dobrzy dla mnie. Zaakceptowali decyzję? Zaakceptowali ewentualnie. Zabrało to jakiś dłuższy czas. Musiałem im wmówić, że naprawdę to chciałem. Jest to coś, co chcę zrobić, co jest dobre. Jest to... Ważne dla ciebie. Tak, ale wiesz co, skoro już o tym rozmawiamy, to nie mogę nie zadać ci pytania, w czym głównie upatrujesz dla siebie satysfakcji z faktu, że przebywasz w Afganistanie, że narażasz się codziennie i właściwie Jest to obcowanie nieustanne ze śmiercią. Dla mnie satysfakcja to jest po prostu fakt, że robimy różnicę. Nawet w tych 7 miesięcy, które ja tam byłem, widziałem różnicę, małą, ale była to różnica w ludzi, nawet w terenie, tak jakby się czuło inaczej. Że czują się Afgańczycy bezpieczni? Bardziej bezpieczni? Myślę, że tak wyglądało. Oni byli tak jakby bardziej szczęśliwi, żeby nas widać. Myśmy otwarli drogę, taką jedną, która była zamknięta przez bomby z wiele lat. Wreszcie żeśmy ją otwarli i to było dalej do terenu, tak jak mówią, kontrolowany przez Taliban.
Czyli oni widzą, że wy stabilizujecie ten kraj. Tak. Widzą, że dalej, no, my sami umieramy za to i dalej próbujemy ich, tych talibanów, wypchnąć i zbudować to lepsze życie dla Afganów, nie dla nas. To, co powiedziałeś, jest o tyle ważne, że wasza misja jest w najbardziej niebezpiecznym obszarze w Afganistanie, prawda? No tak, my operowaliśmy cały czas w Kandaharze, w mieście i w Prowansji, tam gdzie po prostu ich jest największe. I obok w Prowansji Helmundi, tam gdzie Brytyjczycy są, to jest właśnie gdzie największe walki. Tak, to jest tam, że oni mają najwięcej podparcia od ludności i jedyne podparcie od ludności, z tego co ja rozumiem. I są najbardziej agresywni. Tak, to tam, gdzie mogą się w sekundzie po prostu zaatakować i schować, bo ludzie je schowają. To jest właśnie tam, to jest dokładnie to samo, oni się chowają z ludźmi, bo jak nie ma karabinu maszynowego, to jest po prostu Afgan i nie można po prostu strzelić, bo myślę, że jesteś Talibanem, zastrzelę cię. Nie można tego zrobić, bo jak będziemy myśleli, to wszyscy zostaną z tym, ale no tak, to jest ich teren, ale my tam żeśmy się zaparkowali. Nie można rozpoznać w każdym Afgańczyku Taliba, ale dochodzi przecież często do sytuacji, w której musicie się bronić albo atakować. Byłeś w takich sytuacjach? Tak, to się dzieje i to było część tej pracy. Musieliśmy wejść do wioski i jeżeli tam byli talibani, wiele razy oni by na nas strzelali moździerzem albo i nawet karabinem maszynowym. Po prostu dokładnie my byśmy musieli ich atakować, dokładnie tak samo jak taki tradycyjny wojna, tak jak to normalnie wygląda, że dwie strony się tłuką. Ale czy jesteście bezpieczni w bazie? Nawet nie w bazie. Oni mają rakiety i tak jak mówiłem, moździerzy. Nawet w moim pierwszym dniu byłem w wieży jednej i myśnęła mnie rakieta parę metrów i walnęła górę za mną. I dokładnie tak samo łatwo by mogło uderzyć w wieżę i mnie by nie było. I byłem w końcu w bazie, w oparcerzowanej wieży i to ma być bezpieczne, ale nigdzie nie jest bezpiecznie. To jest po prostu wojna. Tak. Do nas tutaj, mieszkających w Kanadzie, niestety docierałem ciągle informacje o tym, że armia kanadyjska ponosi straty. W tej chwili liczba zabitych wynosi już ponad 100-130. Często to się dzieje w trakcie patroli. Czy ty w takich patrolach bierzesz udział? No tak, to była główna część pracy. To jest coś, co myśmy robili prawie dziennie. Byśmy wychodzili w dniu, w nocy na piechotę albo w pojazdach i byśmy po prostu chodzili dookoła, trochę bardziej jak policja chodzi na patrole w mieście, ale i tutaj cały czas gotowi na walkę i czasami by się to stało. W momencie, kiedy musicie wsiąść do samochodu, żeby udać się na patrol, towarzyszy wam zapewne obawa, że możecie nie dojechać do celu, bo przecież najwięcej żołnierzy ginie w trakcie tych patroli, od tych przypadkowych, prowizorycznych czasami bomb, które są instalowane na trasie. Zawsze jest trochę, myślimy o tym cały czas, wiemy, że jest, fakt jest, że możemy kiedykolwiek, samochód jest wysadzony i już nas nie ma, ale jest to, się po prostu przyzwyczaja się do tego, jeśli można to nawet powiedzieć i się, mamy metody, które nam pomagają, próbujemy wykryć te bomby po prostu my sami na patroli, ale właśnie, zatrzymajmy na chwilę się na tej sprawie. Przecież macie szalenie precyzyjne instrumenty, które mogą rozpoznać zagrożenie. Czy to nie pomaga? To pomaga bardzo dużo. Szalona większość bomb, które są znajdywane, nie są
wysadzone. No tak. My mamy te instrumenty, mamy drużyny w Afganistanie, którzy ich misja to jest wynajdywanie tych bomb na drogach. I oni po prostu jeżdżą po drogach dziennie, albo jakkolwiek ich oni operują i szukają te bomby. I jak mogą, to wykopują, studiują i wtedy my wiemy, jakie metody, jakie sposoby i to wszystko. To jak to się dzieje, że jednak dochodzi do tych dramatycznych wypadków? No, ewentualnie po prostu wsadzą bombę za tą drużyną. Oni przejadą, pięć minut później ktoś czyli wejdzie. Oni ich śledzą i są bardzo szybcy. Są dosyć szybcy, bo są bardzo... Robią to dobrze. Mają praktykę od wiele lat już teraz, wsadzanie tych bomb. I no, my jesteśmy profesjonalną armią i my mamy powiedzonko, profesjonalni są bardzo strukturowni, robią rzeczy dokładnie tak samo. To jest właśnie coś, co my próbujemy nie robić. Próbujemy chodzić w różnych trasach, różnych godzinach. Próbujemy robić rzeczy tak, żeby oni nie mogli, ale no zawsze po prostu ewentualnie musi się to stać. Jeżeli jest bomba, ktoś musi zginąć, wpaść na nią. Ale no robimy wszystko, co możemy, żeby zatrzymać i zmniejszyć straty. Potrafię sobie łatwo wyobrazić, jak wielkie napięcie towarzyszy udziałowi w takim patrolu. Ale ten patrol w którymś momencie się kończy, wracacie do bazy i wtedy następuje rozluźnienie. Jak wracacie do normalnego życia? No tak, pod koniec tej patroli oczywiście jest duża ulga, bo już ziemia jest bezpieczna. Ale no ciągle jest ta praca do zrobienia, jest to zajęcie i to właśnie zajęcie ci zabiera czas, że nie myślisz o tym, że można zrelaksować. I no, my po prostu kończymy tą misję, sprzątamy sprzęt, idziemy jakieś jedzenie, pograć w gry, jakieś sporty pograć, może po prostu wrócić do pokoju i oglądać film. Po prostu coś tak trochę bardziej normalnego. Ale no, ewentualnie się przyzwyczaja się do tego. Jest to po prostu część normalnego życia dla nas. Początkowo było trudniej. Tak, początkowo się tak myśli o tym. Myśmy o tym żartowali, że czy ta ciężarówka wybuchnie? Nie wybuchła. Okej, czy ta? Ta wygląda, że wybuchnie. No, nie wybuchła. Się żartuje, się śmieje z tego, bo no inaczej jest to po prostu... spanikujesz i nie będziesz mógł zrobić się, wiecie, ale pod koniec to było po prostu normalne. Jest po prostu wchodzi się do pojazdu, zasypia się, dojeżdża gdziekolwiek i no jeśli coś się stanie w międzyczasie, to się stanie. Jest to po prostu fakt życia. Może nie wypada mi tego powiedzieć tobie, młodemu człowiekowi, ale ja chcę to powiedzieć. Państwu też chciałbym z Państwem się podzielić tą refleksją, że właściwie to, co Janek powiedział przed chwileczką, jest taką
dosłownie nazwaną formą codziennego bohaterstwa. My mamy do czynienia z ludźmi młodymi, odważnymi, którzy każdego dnia ryzykują swoje życie w imię wyższych celów. To są, proszę Państwa, bohaterowie. Jeden z tych bohaterów jest w naszym studio. Dziękujemy Ci bardzo za to, że zechciałeś do nas przyjść, za to, że bierzesz udział w tej misji i że tak godnie reprezentujesz Kanadę. Dziękuję bardzo.